Bardzo dziękuję. Witam Państwa serdecznie. Czekamy na prezentację. Jest. Chciałam Państwu opowiedzieć dzisiaj o tym, jak uczelnia publiczna, jaką jest Akademia Górniczo-Hutnicza, realizuje ideę otwartości, czyli jak w praktyce wyraża pochwałę Copyleftu. Wszystko to, co na uczelni, jeżeli mówimy o uczeniu się, robimy, opieramy na otwartości. Otwartość jest wpisana w strategię naszego rozwoju i jeżeli mówimy o uczeniu się i o środowisku uczenia się naszych studentów i naszych pracowników, to zawsze za tym stoi otwartość. Otwartość materiałów, otwartość narzędzi. Mamy otwarte zasoby edukacyjne od 2010 roku, mamy otwarte narzędzia typu Moodle, typu Mahara, typu Redmine. Wszystkie te narzędzia, które wspierają uczenie się, są u nas otwarte. Natomiast dzisiaj chciałam Państwu powiedzieć o naszej najnowszej inicjatywie, która ruszyła niespełna 3 tygodnie temu, jaką są otwarte e-podręczniki akademickie dla inżynierów. Aktualnie rozwijamy te podręczniki z 2 przedmiotów, z fizyki i z matematyki. I co to znaczy, że one są otwarte? Przede wszystkim gwarantujemy otwarty dostęp. Jest to dostęp bez rejestracji, bez logowania się i bez żadnych ukrytych opłat. Po drugie, otwartość bardzo zależy nam na tym, żeby otwarte było rozumiane jako materiał wysokiej jakości, w związku z czym materiały, które udostępniamy na otwartych podręcznikach, są materiałami recenzowanymi, które podlegają takiemu samemu procesowi recenzji, jak podlegają artykuły naukowe w wydawnictwach naukowych. Poza procesem recenzji jest też korekta językowa, korekta redakcyjna. Podręczniki swoją otwartość zawdzięczają też modułowej strukturze, modułowej budowie. O co chodzi? W ramach przedmiotu fizyka został opracowany cały zbiór drobnych takich cegiełek wiedzy, modułów, które można łączyć dowolnie, układać według określonej struktury, ścieżki, którą wyznacza sylabus. I zakładamy, że jeden pracownik naukowy, który uczy, wykłada jakiś przedmiot związany z fizyką, wybiera sobie z całego zbioru modułów z fizyki tylko kilka tych, które akurat potrzebne są mu przy uczeniu danego przedmiotu. Otwartość jest też gwarantowana przez licencję. Wszystkie treści, które tworzymy, są na licencji copyleftowej, jednej z najbardziej otwartych, tak żeby absolutnie nie limitować dostępu, nie limitować tego, w jaki sposób można te treści adaptować i przetwarzać. Wspieramy elastyczność korzystania z materiałów. Przede wszystkim staramy się dotrzeć do naszej grupy docelowej, którą są zarówno studenci, jak i pracownicy naukowi, ale także uczniowie, nasi przyszli studenci, aktualnie uczniowie, ale także nauczyciele w szkołach. Wiemy, że ta grupa oczywiście korzysta z całej masy różnych narzędzi, więc formaty, w których udostępniamy podręczniki, starają się być formatami zarówno na komputery, jak i na smartfony, więc formatów jest naprawdę, naprawdę dużo, w sumie jest ich 8. I oprócz tego, że udostępniamy materiały w różnych formatach, dzięki którym jest możliwość elastycznego korzystania, to także staramy się udostępniać treści w formatach, które wspierają adaptację. Czyli poza zamkniętymi formatami typu PDF czy MOBI udostępniamy też treści do pobrania w formacie ODT czy LaTeX. To jest specyficzny format dla pracowników naukowych przedmiotów ścisłych. I teraz jest pytanie, bo wszystko tutaj jest w idei, w założeniach bardzo pięknie, otwarte treści, otwarte formaty, elastyczność korzystania, ale pytanie jest zasadnicze, takie z jakim borykają się wszystkie uczelnie, które realizują projekty finansowane z różnych środków. My jesteśmy uczelnią publiczną,
A więc realizujemy podręczniki, tworzymy podręczniki, które są finansowane ze środków publicznych. Był to projekt własny, na które poświęciliśmy jakąś część budżetu AGH. Natomiast oczywiście, skoro jest to uczelnia publiczna, tak więc podręczniki są finansowane także ze środków publicznych. W związku z czym pytanie, jak zachęcić w momencie, kiedy skończy się finansowanie na to, żeby te podręczniki rozwijać, jak zachęcić naszych pracowników, ale także całą społeczność akademicką do tego, żeby ten projekt nie skończył się w momencie, kiedy skończy się finansowanie, tylko żeby rozwijał się, żeby było dalsze życie tych podręczników. Sam projekt, same podręczniki powstały dzięki zaangażowaniu naszych nauczycieli z myślą o tym, że będą wykorzystywane przez całą społeczność akademicką. I mamy taką nadzieję, że właśnie dzięki zaangażowaniu społeczności to będzie możliwe. Przed tym, jak przystąpiliśmy w ogóle do samego projektu, zrobiliśmy badania wśród naszych pracowników na temat tego, jak podchodzą do otwartych zasobów edukacyjnych, jak je rozumieją. I dane, które widzą Państwo, są dość obiecujące. Zrobię krok do przodu, żeby tutaj mieć podgląd. 25% badanych, to jest 663 osoby, które brały udział w naszym badaniu, deklaruje, że chce skorzystać, że będzie korzystać w przyszłości z materiałów, które są rozwijane na naszej uczelni. 67% uważa, że te materiały pomogą im podnieść jakość materiałów dydaktycznych, jakość ich zajęć oraz jakość programów studiów, które przygotowują. No i wreszcie 13% tych osób publikuje własne materiały, otwarte materiały w internecie, więc jest to dość duża cyfra i dane są bardzo obiecujące. W związku z czym pomyśleliśmy i zaprojektowaliśmy w ramach platformy, która powstała do tworzenia podręczników, pewne mechanizmy, które wspierają to zaangażowanie społeczności akademickiej w tworzenie podręczników. I to zaangażowanie jest wspierane na kilku poziomach. Poziom bardzo podstawowy, poziom pierwszy, to jest poziom korzystania z materiałów, dzielenia się istniejącymi podręcznikami akademickimi, czyli te, które zostały opracowane przez pracowników, można je wykorzystywać. Drugi poziom to jest poziom, w którym pracownicy, nauczyciele, studenci, uczniowie wykorzystują istniejące materiały i je adaptują. Dzięki temu, że struktura podręczników jest modułowa, czyli cegiełkowa, można dowolnie przesuwać moduły, usuwać, dodawać nowe, można w ten sposób podręczniki wykorzystywać. Wreszcie pracownicy mogą budować nowe podręczniki z modułów, które są dostępne. I robić to według sylabusa AGH, który jest zgodny oczywiście z całymi ramami kwalifikacji. To w przypadku AGH, jeżeli to są studenci, pracownicy innych uczelni, mogą to oczywiście robić zgodnie z ich sylabusem uczelnianym. Tak więc bardzo zależało nam na tym, żeby elastyczność, którą zaplanowaliśmy zarówno w narzędziu, jak i w samej idei, w samym podejściu do podręczników, gwarantowała bardzo mocne zespolenie tego, co mamy, co oferujemy w e-podręcznikach z tym, co jest wykładane na uczelni, czyli żeby była zgodność, bardzo silna zgodność między sylabusem a samą platformą, samymi treściami. No i wreszcie poziom trzeci, najbardziej zaawansowany, to jest pisanie nowego podręcznika, zupełnie nowego podręcznika z nowego przedmiotu. No i oczywiście za wszystkimi tymi poziomami stoi coś, co jest wpisane w ogóle w ideę otwartości, otwartych zasobów. Oczywiście dzielenie się tym, co zostało stworzone, zarówno tym, co zostało stworzone przez naszych pracowników, tym, co jest dedykowane dla naszych studentów, ale także wszystkim tym, co zostało stworzone przez innych pracowników, dla studentów innych uczelni, czyli dzielenie się z całą społecznością treściami. Zakończę w tym miejscu namiarem na stronę. W tym momencie są tam dostępne pierwsze pilotażowe podręczniki z fizyki. Jeżeli mają Państwo ochotę, zapraszam do klikania, do testowania. Mój kontakt jest na slajdzie. Zapraszam do pytań, do kontaktu, do dyskusji. Dziękuję bardzo za uwagę. To wszystko z mojej strony.